Dzień dobry Państwu! Dzisiaj w programie wyjątkowo udany mężczyzna. Facet do tańca i do różańca. Dziękuję! A co ty tu robisz? Sprawiam przyjemność moim fanom. No i prowadzę ten program. Nie, to jest mój odstrzyk. Pomyliło ci się. Tobie się pomyliło. No przestań, przecież wiesz, że mi bardzo zależy. Ha, no oczywiście. Po prostu chodzi o to, że on urodził się 17 grudnia, tak samo jak ja. No tak, na pewno zdecydowanie o to chodzi. No i ma też dwie starsze siostry, a ja mam dwóch starszych braci. No a ja mam dwie siostry? Ale młodsze. No i co to w ogóle zmienia? Poza tym stacja mi zapłaciła, więc ja prowadzę. Ty wiesz, jakie są wyniki oglądalności, kiedy ja prowadzę ten program? A wiesz dlaczego? Bo masz... Proszę Państwa! Przed Państwem! Bronisław Władysławski! Władysław... Broniewski. Dzień dobry. Ty nawet nie wiesz, jak się nazywa nasz gość? Oni mają jednego idola. Przepraszam bardzo, ale czy to jest program o was, czy o mnie? Szanowni Państwo, nasz gość to jest wielki poeta. Zdania są akurat podzielone. Dzielny żołnierz w służbie Polsce, zdobywca Orderu Virtuti Militari. Dziękuję ci, maleństwo. Widzę, że naprawdę wkładasz całe to swoje piękne serce w swoją pracę. A tobie, chłopcze! Wojsko by się przydało. Ja w twoim wieku byłem już po dwóch wojnach. To chyba poszedłeś do wojska w gimnazjum. No, to się akurat zgadza. Zanim przejdziemy do konkretnej rozmowy, pora na pytanie o śniadanie! Jest parę minut po 10:00. Czy jesteś już po śniadaniu? Wiecie, moi mili, nie jadłem dzisiaj śniadania. Po prostu nie jestem w stanie skupić się na smaku. Na zapachach, na wyglądzie potrawy, kiedy jestem w tej kuchni, nazwijmy to szwedzkiej. Ja, wiecie, moi mili, ja jestem estetą. Na co dzień, w miejscach, w których jadam, pracuję, żyję, szukam czegoś, co będzie piękne, a nie tylko użytkowe. No, ale oczywiście mówią, że to ja jestem próżny. Ej, tu uspokój się, człowiek ma dobry gust i smak i już ci to przeszkadza. Ale co ty w ogóle gadasz? No, Broniewskiego! Dziękuję ci, kochani. Ale poradzę sobie sam z tym tchórzostwem, gnuśnością i brakiem obycia. Brakiem odbycia? To może powiedz, dlaczego zostałeś nagrodzony aż Orderem Virtuti Militari? Moja miła, to jest bardzo piękna, gorąca historia, uwielbiam ją wspominać. Więc, szanowni Państwo, to było tak, że w trakcie wojny polsko-bolszewickiej stacjonowaliśmy z moim oddziałem w małej wiosce na terenie dzisiejszej Białorusi. Ugościł nas tam pewien przesympatyczny ksiądz. Poczęstował nas trunkiem, ale całe to nasze miłe spotkanie przerwał oddział tatarski. Tak, no żołnierze po prostu, świnie zaczęły do nas strzelać w trakcie, kiedy my mieliśmy przyjemne spotkanie. No więc wtedy wydałem rozkaz, aby podano mi taczkę. Do taczki wsiadłem, zażądałem karabinu. I poprosiłem, żeby mnie z tą taczką spuszczono ze wzgórza i strzelałem do bolszewików. No i wtedy moi kompani zaczęli mi kibicować. Krzyczeli: Broniewski, Broniewski, Broniewski! A Rosjanie usłyszeli to w swoim własnym języku i zrozumieli to: Broniewik, Broniewik, Broniewik! No i się przerazili, bo myśleli, że nadciąga wóz pancerny. Więc tym sposobem, z moim karabinem, z moim nazwiskiem, przegnałem ich i za to dostałem medal. Czyli przez przypadek. To jest odznaczenie wojskowe. Ale proszę pamiętać o tym, że jestem też poetą. No właśnie, czy wy wiecie, że słynny utwór Bagnet na broń, który na pewno czytaliście w szkole, jest autorstwa samego Władysława? Dla ciebie, Władek. Władek, coś ja ci powiem. A dla ciebie, pan kapitan Władysław Broniewski. O, weź nie hipsteryzuj. Dobrze, więc wracając do sedna tego rozkosznego pytania. Tak. Możemy się zobaczyć teraz, zaraz po programie.
Ale zapraszam Ciebie i wszystkich szanownych widzów do mojego domu, Muzeum Władysława Broniewskiego we Wrześniu. Tam pewien przystojny, młody aktor wcieli się w moją postać i opowie Państwu piękną, romantyczną, poetyczną historię mojej młodości. Zapraszam wszystkich. No właśnie, panie kapitanie, to powiedz nam, jak z tobą jest. No bo raz jedziesz na wojnę przeciwko bolszewikom, potem trafiasz do ich więzienia, a potem piejesz z zachwytu na cześć komunizmu. No, powiedz nam tutaj, o co kaman, gdzie jest uczciwość wobec fanów? Życie pisze najlepsze scenariusze i faktycznie byłem zaniepokojony kapitalizmem w młodej Polsce, nierównościami społecznymi. Nie podobało mi się to. Historycy twierdzą, że pisałeś dla socjalistów, żeby ratować swoją żonę. Od tego są, żeby twierdzić. To była twoja największa porażka? Tak. Przeżyłem śmierć mojej żony dwa razy. Tej samej żony. Otóż historia przygotowała mi taki podły scenariusz. Kiedy jeszcze byłem na emigracji w Palestynie, doszła do mnie wiadomość, że moja żona Maria zginęła w obozie koncentracyjnym. Ale po 45 roku wróciłem do Polski i na szczęście okazało się, że Maria żyje. Niestety to szczęście również okazało się być przekleństwem. Maria chorowała już wtedy na nieuleczalną chorobę krwi. Ja próbowałem leczyć ją w Szwajcarii i zbierałem na to pieniądze. Niestety moja Maria odeszła. A co było twoim największym sukcesem? Otrzyj łzy, maleńka. Zdradzę ci pewien sekret. Otóż ja po prostu kocham życie, kocham łzy, ale kocham też smakować życie, kocham recytować, grać, tańczyć, śpiewać, korzystać z życia, wysysać każdy jego owoc. Po prostu lubię siebie. Ja też cię lubię. A propos owocu, to mam taki sucharek. Sierżant pyta żołnierzy, kto chce dziś po południu jechać na zbieranie truskawek do siostry generała? Cisza, nikt się nie odzywa. Pyta ponownie, kto chce dziś po południu jechać na zbieranie truskawek do siostry generała? Nieśmiało zgłasza się dwóch żołnierzy, a sierżant na to: w porządku, w takim razie reszta pójdzie pieszo. Nie rozumiem. To był mój suchar? Nie. Zbliżamy się do końca programu. Co przygotowałeś dla naszych widzów, Władysławie? Szanowni Państwo, przygotowałem dla Was fragment, bardzo pozytywny fragment mojego wiersza. I dedykuję go głównie Tobie. Jesteś taka onieśmielająca. Ja nie chcę wiele, ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew, i żebym wiersze pisał o tym, że każdy nerw, każda chwila samotna, każdy ból, jakże częsty, jak częsty, zwiastuje otchłań, mówi nieszczęsny. Ja nie chcę wiele, ale nie mniej niż wszystko, ciebie i zieleń. Dziękuję. Dziękuję. Przepraszam. No dobrze, a jakie przygotowałeś zadanie dla widzów? No? Proszę bardzo, przygotowałem pewne zadanie. Zdążyłem się już zorientować, że w waszym programie uwielbiacie dowcipy, kawały. Ja też je lubię, a najbardziej lubię kawały o kapitalizmie, więc zapraszam was, mili widzowie, do tego, żebyście wymyślili jakiś soczysty, ostry żart o kapitalizmie. I ja bardzo chętnie wtedy się z nim zapoznam. Dobra, to teraz czas na selfie! Haha,
ta, ta, ta. To najpierw my. Ej! Tak. I moje wyszło ładniej. Tak. Jak zwykle zresztą. Oczywiście. Tak. No dobrze, to jakiś, skoro jesteś taki cwany, Waćmościu, to może masz dla nas jakiś suchar. Suchar, chłopcze, tak? Mój miły, dam ci pewną lekcję życiową. Zamiast sucharu powinieneś zająć się kobietami. Widzę, że tobie by się to przydało. Więc patrz, jak to się robi. Na górze róże, na dole bez. Zjeść cię w kolczykach czy bez? Bez. Dobrze, to powiedz, kogo w takim razie teraz nominujesz. Więc, kiedyś powiedziano o mnie, że jestem jak Maria Konopnicka, ale z wielkim... Tak? ...talentem. Więc dobrze, sprawdźmy. Niech będzie Maria Konopnicka. Maryśka Konopnicka, czy podejmiesz rękawice? A za dziś dziękuję państwu... Henrietta! I Aloizy Sztama! Państwa i moim gościem był Bronisław Władysław Broniewski. Do zobaczenia!